pogoda pozwoliła zrealizować prace drogowe w Koszalówce. Na jednej z uliczek osiedlowych, ulicy Żaglowej, położono asfalt. Jest tam bardzo duże osiedle powstaje, rozwijające się, i ta droga na ulicy Żaglowej była niezbędna, dlatego że często pomimo nawożenia destruktu i innych produktów na tą drogę, niestety ta droga była woda i mieszkańcy bardzo narzekali, mieli zły dojazd do domów. Oczywiście są jeszcze drogi osiedlowe tam na tym osiedlu i te drogi osiedlowe będziemy w przyszłości też chcieli, aby były drogami asfaltowymi. Będziemy szukali środków finansowych, pozyskiwali, a najpierw musimy rozpocząć od projektów, ponieważ na te boczne drogi osiedlowe niestety jeszcze nie ma projektów. W sumie to ponad 300 metrów, koszt zadania to prawie 240 tysięcy złotych. W Zaździerzu trwa remont strażnicy. To prace, które strażakom pozwolą w pełni korzystać z budynku. No niestety strażnice wymagają remontu. To jest strażnica, która nie jest już nową strażnicą, także te remonty są niezbędne, a trzeba przyznać, że właśnie strażacy, ochotnicy są pierwsi na miejscu wypadku, na miejscu jakiegokolwiek zdarzenia właśnie w terenach wiejskich, bo zanim przyjedzie PSP, to niestety jednak te minuty mijają. Dlatego zarówno ta część bojowa strażnic ochotniczych straży pożarnych, jak i ta część, gdzie strażacy mogą się spotkać, czy mogą być przeprowadzane szkolenia, ale także udoskonalać metody prowadzenia akcji, są bardzo ważne warunki, w jakich będą się spotykali i uczyli. W ramach prac wykonana zostanie termoizolacja podłogi oraz tynk silikonowy na zewnątrz budynku. W ramach prac remontowych wymieniona jest podłoga, ponieważ była 40-letnia drewniana podłoga. Nastąpi docieplenie podłoża, następnie wylana posadzka i założenie płytek ceramicznych. Musimy dokończyć elewację zewnętrzną, bo w tej chwili będą robione również dwie ściany elewacji zewnętrznej, a w drugim etapie kolejne dwie ściany elewacji. Bardzo był nam potrzebny, po prostu podłoga już się zarywała, deski były tak straciałe. No 40-letnie deski jak od powstania OSP, chociaż były fajne, stylowe, ale niefunkcjonalne. Na to zadanie gmina otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania z Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Śpiew, zabawa, upominki i pyszny tort. Tak w Łącku świętowano Dzień Seniora. Kilkadziesiąt osób spotkało się w Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku, by wspólnie spędzić czas. Seniorzy to dla nas wyjątkowa grupa, zaznacza Iwona Sierocka, wójt gminy Łąck. To właśnie my, młodsze pokolenia, powinniśmy korzystać z ich doświadczenia, mądrości, a także z tego, jak tworzyli właśnie nasze lokalne małe ojczyzny. Bo to właśnie dzięki seniorom my dzisiaj w swoich gminach mamy infrastrukturę, mamy to wszystko i im to zawdzięczamy. Bardzo się cieszę, że właśnie jest ustanowiony Światowy Dzień Seniora, który przypada właśnie dzisiaj, 14 listopada, i po raz pierwszy w naszej gminie możemy go obejść wspólnie z seniorami przy koncercie muzycznym, ale i zjeść wspólnie coś słodkiego. Jak podkreślają sami seniorzy, w gminie organizowanych jest wiele spotkań i zajęć dla tej grupy, a takie dni podkreślają, jak ważną grupą są seniorzy. Mamy różne spotkania, zainteresowanie tańce, wyjazdy, wycieczki. Także mamy cały czas, jesteśmy, jak to mówiąc, zajęci. Zajmujemy się domem, ale również i spotkania organizujemy. Naprawdę jest super być seniorem. Dzień seniora dzięki temu, że jesteśmy seniorami, ktoś nas doceni, że po prostu jesteśmy potrzebni. Seniorzy to wspaniali ludzie, wzorce do naśladowania, zaznacza kierownik Płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. W postaci stowarzyszeń, bo przecież seniorzy są i w strażach pożarnych, są tak samo w kołach gospodyń, ale tak samo zakładają, właśnie tak jak dzisiaj to się stało, zespoły wokalne. Także widać, że potencjał jest ogromny, a myślę, że też taka budowa wspólnoty to jest bardzo istotny element tego działania. Wieczór upłynął w rytmach muzyki. Wszyscy znakomicie bawili się przy piosenkach
piosenkach Maryli Rodowicz, które wykonała Martyna Murawska. Były upominki od gminy, a także pyszny tort. Były również życzenia złożone przez władze gminy wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Łąck Anną Śnieć oraz radnymi. A przede wszystkim dużo zdrowia, długich lat życia, ale także, żeby byli otoczeni wśród wnuków, dzieci, najbliższej rodziny, bliskich, ale też, żeby dalej udzielali się społecznie i żebyśmy mogli razem, wspólnie działać i spotykać się. Przede wszystkim niech te pomysły i kreatywność, którą mają w sobie, a my nieco młodsi możemy się spokojnie od nich uczyć, niech nie ustaje i niech cały czas kipi, kipi, jeszcze raz kipi. Choć to słowo takie może niewłaściwe, ale pokazuje, ile w tym może być energii i radości.